Nie powiedział. A tu tak. Ślicznie. Tak jak obiecałam, w dzisiejszym filmie wam pokażemy prezenty, jakie dziewczynki dostały od Mikołaja. Dziewczyny dostały w tym roku, zresztą jak co roku, bardzo dużo fajnych prezentów. Już wcześniej wam pokazywałam te kolorowanki na wodę. Jak widzicie, ciągle one są u nas w użyciu. Te kolorowanki Święty Mikołaj kupił w Empiku. Do nich są dołączone takie flamastry na wodę, którymi się maluje te białe miejsca w książeczkach. One się zabarwiają, a po pewnym czasie ten kolor zanika. Znów rysunek staje się biały i można go kolorować na nowo. Dziewczynki, a przynieście pieski. Pokażcie, jakie pieski Święty Mikołaj wam przyniósł. O, są pieski. Dziewczyny przyniosły mama. Swoje pieseczki. Mama! Idzie do mamy. Piękny piesek. Usio, jak ma na imię twój piesek? Reksio. Usi ma Reksio, a Anielki piesek ma na imię Dog. Same wymyśliły imiona. Karuniu, a twój piesek jak ma na imię? A Klarci piesek ma na imię Siasia. Wszystko są Klarci Siasia. Je piesek, tak? Karmisz go. Co je piesek? Parówkę? Teraz dopiero jest u nas głośno w mieszkaniu. Tyle piesków. Trójka dzieci i trzy psy. Dziewczyny jeszcze dostały takie śmieszne maskotki. Co wy macie, dziewczyny? Manki pleciu. Mankiej na plecach, tak? Małpki. Klarunia, tu jest twoja małpka. Założyć ci na plecy? Te śmieszne orangutany Święty Mikołaj kupił podobno w Ikei. Święty Mikołaj przyniósł dziewczynkom kilka drewnianych zabawek. Tutaj Łucja bawi się zestawem śniadaniowym. Tu dziewczyny bawią się zestawem sałatkowym. Anielka dodaje oliwy z oliwek, a Klarcia miesza warzywa. Drewniany tort ze świeczkami, ale świeczki gdzieś już dziewczyny zapodziały pośród zabawek. I zestaw fast foodów. Hot dog, hamburger, frytki i ketchup. Dostały też dziewczynki takie stempelki ze zwierzątkami. Jeszcze nie miałyśmy okazji ich wypróbować, ale pewnie w tym tygodniu wykorzystamy je przy robieniu laurek na Dzień Babci i Dziadka. I takie zestawy do samodzielnego wykonania filcowych dekoracji w kształcie reniferów. Na razie je schowam i na przyszłe święta będziemy z dziewczynkami je robić. Dziewczynki dostały też od Świętego Mikołaja kilka zestawów klocków Lego Duplo. Na jednym wcześniejszym filmie tuż przed świętami mogliście zobaczyć, jak dziewczynki otwierały trzy pierwsze zestawy. A tutaj mają dziewczyny jeszcze zestaw Stadnina Koni i Pizzeria. Tych zestawów do tej pory im jeszcze nie pokazywałam, nie otwierałyśmy. I dopiero dzisiaj je wyciągnęłyśmy. To co? Otwieramy teraz pizzerię? Tak, no. Dobrze. Kako, chodź. Ja mam pizzę. Pizzę. No. Nasza pizzeria jest już gotowa. Dziewczynka i pan już czekają na pizzę. Pizza się piecze. Anielko, sprawdź, czy już jest gotowa pizza.
Gotowa? Gotowa jest pizza. Dostawca też już przyjechał po kolejną pizzę, tak, Laruniu? Dziewczynki dostały też tablicę do malowania kredami. Po drugiej stronie jest część do malowania flamastrami. Otwieramy, dziewczynki? Dobrze. Tablicę trzeba jeszcze skręcić, ale to już zrobi tata, jak wróci wieczorem do domu. A na razie dziewczyny będą malowały tak na podłodze. Może to i lepiej, bo przy tej tablicy by się popychały, jeszcze by na siebie ją przewróciły. Święty Mikołaj przyniósł też dziewczynkom kilka zestawów puzli. Ojciecie! Chcesz układać? Tak! Dobrze, które otworzymy? Hurej! Te otworzymy, proszę. Tak. Anielce te z konikiem, tak? Proszę. A Klaruni te otworzymy, dobrze? Te otworzymy, Klarci. Proszę. Mama! A tych puzli jeszcze dziewczynki nie układały, to zostawimy sobie na troszkę później, nie będziemy wszystkich na raz otwierać. Lisek! Lisek? Ułożyłaś liska? Tak! No to ślicznie, brawo! Nie ma! Brakuje! Brakuje? Tak! Gdzie może być ten króliczek? Może do innych puzli został wrzucony. Nie wiem, gdzieś się zapodział ten króliczek. Króliczek! Konia! Konia! Koń! Znalazłaś, Anielko? Chyba nie tutaj. O tak, tutaj. Też brakuje konika? Tu jest! Jest! Tu! Ogon, tak? No brawo! Brawo, cały ułożony! Świnkę! I świnka. A Klarunia? A ty co układasz? Słonia? Nie ma! Mama, Noa! Nie ma! Tu jest, Klaruniu. Nie, Noa! Tych nowych jeszcze nie. Tych na razie nie będziemy układać. One są jeszcze za trudne, wiesz? Loka! Roga? Poroża, tak? Nie ma. Tutaj lesik. Znalazła Łucja królika. Brawo! Ślicznie. Co teraz, Klarunia, będziesz układała? Szopa. Szopa pracza, Klarcia będzie układała. A Usia, może ty krowę ułożysz teraz? Nie, mama, pomóc. Tutaj, nie, na razie nie rozwalaj konika. Tutaj krowę ułóż. Dobra? O, mama, pomóc. O, tak. Nie muszę. Dobrze, Klaruniu. Nie muszę. Oko ma. A Usia, patrz. Nie łóż się. Mama. Tutaj ułóż brzuch krowie. Nie, mama. Jeszcze tu jest. Nie. Chodź. Kicie mi ta. O, mama. Mama. Co tam, Usiu? Nie, mama. Pomóż. Zaraz pomogę. Nie ma jednego elementu? No poszukaj, Klarunia, gdzie on może być? Usiu, spójrz. Tu ma krowa buźkę. Mama! Brawo! Gotowe? Ale dużo puzli ułożyłyście. Jeszcze patrz, krowę ułożyła Łucja i prawie szopa pracza Klarcia ułożyła. Brakuje nam jednego elementu. To kto teraz ułoży zebrę? A kto kurę? Usia! Usia zebrę? Zebrę.
Anielko, daj Łusi zebrę, a ty weź kurę ułóż, dobra? A może flaminga chce Anielka ułożyć? Flaminga Anielka ułoży. A Klara układa lwa. Mama! Jest, spójrz, tam leży. Tutaj, tu, Klarciu, tu. O, tu. Mama, nie. A spójrzcie, co mama znalazła. Nie. Buziok. Od czego to element? Shop. O, udało się. I Klarcia też pięknie ułożyła zebrę. To co, wszystkie puzzle ułożyłyśmy? Jedziemy. Jeszcze raz chcecie układać? No i chyba już ostatni prezent, jaki dziewczynki dostały od Świętego Mikołaja. Kule LOL Surprise Glam Glitter. Za chwilę będziemy je wspólnie z dziewczynkami otwierać, także zapraszam do oglądania. W środku podrosły takie małe dziewczynki laleczki. Ja nigdy wcześniej ich na żywo nie widziałam, jedynie gdzieś tam na filmikach, reklamach, więc jestem ciekawa, jak wyglądają one w rzeczywistości. No dobra, idę po nożyczki i zaraz wracam z dziewczynkami. Lulu! Co to jest, Łucja? Lulu! Piłeczka? Tak. Kulki takie, tak? Tak. Uj. Pega, pój. Lulu. Ociecie. No dobrze. To zaczynamy otwieranie. Kto pierwszy? Ja. Klara. Klara. Tutaj jest taki suwaczek. Trzeba go rozerwać. Teraz zobaczymy, co tam jest. Jajo! 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 Zajmujemy pierwszą warstwę. Jajo! O! Wypadła nam zagadka. Sztabka złota i dziecko. Co to będzie za lala? Otwieramy dalej. Jajo! Nie jest tak łatwo. Jajo! Lali! Lala! Lali! Zdejmujemy kolejną warstwę. I mamy naklejki. Tak. No. I kolejny suwaczek. Lasia. O, coś tu widzę. Co ja tu widzę? Spójrzcie. Jakaś saszetka. Co jest w środku? Kubeczek, jaki piękny. Jaki ma kolor? Red. Red, tak, czerwony. Eka. Otwieramy dalej. Co tu będzie dalej? Wow. O, tutaj jest jakaś saszetka. Co tu w środku jest? Wow, buciki. Tak, mi. Jakie ładne buciki. Tu postawimy je. Taki, taki. I dalej. Dalej. Otwieramy, to już ostatnia warstwa. Aha, jeszcze tutaj trzeba zajrzeć. Uja, taki. Co tutaj się nam trafi? Sukieneczka, spójrzcie, jaki kolor ma? Red. Nie, różowy. Różowy. Różowy, czyli? Pink. Pink, tak, bardzo ładnie, Anielko. To jest dwuczęściowe ubranko. Teraz otwieramy kulę. A w środku... Co jest w środku? Wow. Obrazek. No chodź, zobaczymy, co tu jest w tej saszewce dłużej. O! Co w tej największej saszewce jest? Uwaga. O! Wow, laleczka. Spójrz, Klarunia, jaka piękna. Jaki ma kolor włosów? Czarny. Czarny, tak. I jeszcze w tej
Tak. I jeszcze w tej saszetce zobaczymy, co się znajduje. Lalo! Przepaska dla Lali. Spójrz, Laruniu. Można i tak założyć na włosy taką przepaskę. I zaraz ją ubierzemy. Spójrzcie, jaka piękna laleczka się trafiła Klaruni. Teraz otworzymy kulę anielki. Otwieramy pierwszą warstwę. Soczek. Tu jest kolejna saszetka. Co w niej będzie? Co będzie w tej saszetce, dziewczyny? Jak myślicie? Buty. Widzicie, jakie buty? Lalo. Jakie piękne ubranko. Otwieramy teraz kulę. Lalo. O, usia. Mamy dużą saszetkę. W środku jest na pewno laleczka. Otwieramy laleczkę. Daj, mama. Jaka piękna. Spójrzcie. Usia. Tanielki laleczka. Jakie ma złote włosy śliczne. Brokatowe złote włosy. Usia. I jeszcze pasek dla laleczki był w saszetce. Ubierzemy ją. Mama ci pomoże ubrać lalę. Chyba opaska jest. Myślałam, że to pasek, ale to chyba jest taka opaska. Spójrzcie, jaka lala się trafiła anielce. Śliczna, ciemnoskóra. To teraz otworzymy kulę Pusi, tak? Pusi, kulę otwieramy. Teraz powinna być saszetka. Tak, jest saszetka. Ciekawe, co jest w środku. Co jest w środku? Soczek. Taki sam jak u anielki. No ciekawe, czy nam się powtórzy laleczka. Ciekawa jestem. Uwaga. O, chyba nam się powtórzy, coś czuje lala, bo buciki są takie same. O, tutaj jest kolejna saszetka. Spoczyna sama z kuli. Oho, takie same ubranko, czyli nam się laleczki raczej powtórzą. Uwaga. Tak, taka sama jak anielki. Usia ma taką samą lalę jak anielka. I Uci lala gotowa. No niesamowite. Trafiły nam się dwie takie same laleczki. Ola? Ola. Ola, dobrze. A Klaruni lala jak będzie miała na imię? Sani. Sani. Sandra? Dobrze, Sandra. Sandra ma na imię laleczka Klary. A anielki lala jak ma na imię? Zo. Zosia? Dobrze, Zosia. Mamy Olę, Sandrę i Zosię. My już się z Wami żegnamy, moi drodzy. Dziewczynki już leżą w łóżeczkach. I zapraszamy Was wkrótce na kolejny vlog, w którym prawdopodobnie już będziemy robić laurki dla babci i dziadka. I życzymy Wam spokojnej nocy. Dobranoc. Pożegnacie się, dziewczynki? Pa. Pa, pa. Pa, pa. Anielciu, zrobisz papa? Nie. Nie? Nie zrobisz papa?